No, dzień dobry, dzień dobry. Ja oczywiście jak zwykle w niedoczasie, jak to się mówi. Z samego rana po prostu wyskoczyłam jak z procy, zrobiłam mój poranek, fenomen poranka. O właśnie, to chciałam powiedzieć, zabrakło mi słowa z tego wszystkiego, słuchajcie. Oczywiście ogarnęłam się raz, dwa i jestem już w centrum. A w ogóle najciekawsze jest to, że dzisiaj zaparkowałam w tym samym miejscu, w którym zaparkowałam wczoraj, bo też tutaj wczoraj byłam. To jest w ogóle niesamowite. Nie wiem, co się dzisiaj, słuchajcie, dzieje, ale tak, po pierwsze, korki od rana ogromne. Wczoraj nie było takich korków. Dwa, znaleźć miejsce w centrum, żeby zaparkować samochód, to czasem graniczy z cudem, uwierzcie mi. Ja dzisiaj jeździłam chyba z 4 razy, mówię, w końcu ktoś wyjedzie, w końcu ktoś wyjedzie, w końcu ktoś wyjedzie, siła przyciągania i co? Wyjechał i zaparkowałam na tym samym miejscu, co wczoraj. No w ogóle genialnie. No dobra, koniec tej mojej paplaniny. Słuchajcie, dzisiaj mam fajny, intensywny dzień. Jestem w centrum, ponieważ dzisiaj mam spotkanie, ważne spotkanie. Zaraz się dowiecie, mam nadzieję, o tym, z kim i dlaczego takie spotkanie i co jest w planach i w ogóle. Mam nadzieję, że ta osoba się zgodzi na to, żeby nagrać tutaj film na moim YouTube, bo myślę, że to jest ciekawe i fajna sprawa. No, także lecę na spotkanie, później muszę jeszcze podjechać jedną sprawę ogarnąć, później muszę wrócić do domu, muszę się przebrać, zjemy szybko obiad z Maxem, jedziemy na farmę dyniową, musimy jeszcze zrobić zakupy, muszę pojechać sprawdzić wyniki badania moczu pipety, bo niestety coś się dzieje i nie podoba mi się to, że nagle pipeta, słuchajcie, zaczęła mocniej sikać, w sensie częściej więcej pić i więcej sikać. Zrobiliśmy już USG, na USG nic nie wyszło, coś tam w pęcherzu, to wyglądało tak jakby coś w tym pęcherzu były te, wiecie, fosforany, kryształki, czy jak to tam się mówi. No ale zobaczymy, jak wyjdzie badanie. No, także dzisiaj intensywny dzień, ciekawy, piękna pogoda. A w drugiej części dzisiejszego vloga, myślę, że zrobię to wieczorem, jak już wrócę do domu i wszystko ogarnę, zapraszam na projekt Denko. I coś mi się zdaje, że ten projekt Denko będzie spory. Także ten dzisiejszy film może być nieco dłuższy niż zazwyczaj. Postaram się wyrobić w 30 minutach, ale nic nie obiecuję. No, dobra, lecę, słuchajcie, lecę na spotkanie i życzę Wam miłego oglądania, oczywiście tego vloga. No i patrzcie, kochani, no właśnie, mówię, patrzcie, kochani, z kim dzisiaj jestem, z Alicją. Alicję już na pewno dobrze znacie, a przynajmniej część z Was, to osoby, które widziały naszego vloga z sesji zdjęciowej. Tak, Alicja, słuchajcie, jest odpowiedzialna oczywiście za cały piękny wygląd mojego nowego vloga i te wszystkie piękne miniaturki, które widzicie tutaj na moim kanale i wiele, wiele innych cudownych rzeczy, zdjęć i całej reszty, ale my dzisiaj nie o tym, bo... Słuchajcie, jest pewien plan, a dokładnie chciałabym zrobić dzisiaj Alicji reklamę, bo Alicja właśnie kończy urządzać swoje mieszkanie, które będzie na wynajem, na warsztaty, na szkolenia, na sesje fotograficzne, na wernisaże. No słuchajcie, masa pomysłów. Na mastermind. O, właśnie, bo mamy, właśnie się spotkałyśmy i tak rozmawiałyśmy na ten temat, pomysłów cała masa No i właśnie, ja sobie tak pomyślałam, że przecież zrobię Alicji reklamę, no bo nie mogło być inaczej. Dla osób, które są z Warszawy i nie tylko z całej Polski, które chciałyby skorzystać z takiego miejsca i będę Wam o wszystkim dokładnie mówić, jak już będzie gotowe, bo na razie jest jeszcze na etapie urządzenia. Ja Cię zaproszę. A no pewnie, ale słuchajcie, zaproszę to zaproszę, pokażemy Wam wszystko dokładnie co i jak. Dzisiaj taka mała zapowiedź, bo właśnie tam między innymi będą również moje warsztaty i moje spotkania, które będę organizować z Wami, warsztaty świadomej pielęgnacji i nie tylko, więc naprawdę, słuchajcie, ja tylko czekam, aż Alicja mi powie, jestem gotowa i ruszam, bo będzie się naprawdę działo, a powiem Wam, że tak podglądam u Alicji na Instagramie, to będzie to piękne miejsce.
takie wyjątkowe, myślę, że kobiece, duszą, eleganckie, tak, trochę eklektyczne. No naprawdę zapraszam Was bardzo serdecznie. Przede wszystkim na Instagram do Alicji. Będziecie mieć tutaj wszystko napisane co i jak. I na Instagram związane właśnie z tym projektem, ze studiem, gdzie będziecie mieć wszystkie najważniejsze informacje. I czekamy. Cieszę się. No pewnie. No, słuchajcie, cieszymy się bardzo, bardzo, bardzo. I was, i ciebie. Będziemy z kamerą. A i co najważniejsze, żeby przy łazienkę kobiet. No naprawdę, słuchajcie, zobaczycie. To wyjątkowe miejsce, łazienki, Warszawa, piękne pomieszczenia, a dusza artystyczna i nie tylko. No i my. No i my, słuchajcie. Dobra, my tutaj dalej wypijemy sobie herbatkę i już Wam nie będziemy przeszkadzać. Pamiętajcie, żeby wejść koniecznie do Alicji, bo Alicja robi cuda. Tak, tak. Massimo, pokarmi? Pokarmi, proszę, jak karmi. O. No wyrywa. Zobacz. Poczekaj. O. Poczekaj, no niech zje. O. Słuchajcie, kochani, patrzcie, co ja tutaj przywiozłam Magdzie. No oczywiście, że Lumi Spa Ayo z całym zestawem na wynajem. No i poprosiłam Magdę, żeby przetestowała dla mnie i sprawdziła, czy się zgadza z moją opinią. Zobaczymy, jaka będzie opinia Magdy. Ja jestem strasznie ciekawa. Tak. Trochę się boję. A nie ma czego. Wiesz co, dlatego, że boost mi się sprawdził, a ty tak bardzo chwalisz to. Słuchaj, ja już... Nie, słuchaj, ja ci powiedziałam, ja się liczę z twoją opinią, wiem, że zawsze jest wiarygodna, dlatego bardzo chętnie się dowiem, czy się sprawdza, czy nie. Będziesz testować i dawać znać. Na pewno dam znać, dziękuję bardzo. No i ja w ogóle dzisiaj będę robić pierwsze wrażenie, bo ja szczerze nie wiem, znaczy teoretycznie wiem, czego się spodziewać, a z drugiej strony wiecie, no na sobie to jednak zupełnie inaczej, więc zobaczymy. Słuchajcie... Koniecznie musicie wchodzić na kanał Magdy i sprawdzać, jak idą testy. Słuchaj, okaże się, że ja całe życie byłam brudna. No bez przesady. Słuchaj, nigdy nie jest za późno, żeby być czystym. No mam nadzieję. No. A ja właśnie czekam, aż skończy się pranie. Proszę bardzo, w samoobsługowej pralni. Tutaj jest moja praleczka. I nie będę dzisiaj suszyć też w tych dużych pralkach, tylko rozwieszę sobie wszystko ładnie na balkonie. Mamy taką pogodę, że wszystko ładnie mi wyschnie. A tutaj piorę koce i narzuty na łóżko. Słuchajcie, ta duża torba wypchana po brzegi może oznaczać tylko jedno. Lecimy z projektem Denko z tego miesiąca. Mamy ostatni dzień vlogowy, że tak powiem, w miesiącu, więc czas najwyższy pokazać Wam wszystkie kosmetyki, które w tym miesiącu zużyłam i od razu zaznaczam, jest ich sporo, więc będzie trochę mojego gadania, ale nie mam tutaj już zrobionej żadnej segregacji, więc będę po kolei wyciągać z tej torby i Wam pokazywać co i jak. Lecimy! Na początek pierwszy produkt, odżywka maska, taka dosyć gęsta, tłusta, treściwa od marki Sisley do włosów. Bardzo fajny produkt, konsystencja, składniki aktywne, ale szczerze na moich włosach nie zrobił żadnego wow. Chociaż na początku przy pierwszych dwóch aplikacjach byłam zadowolona, bo te włosy były takie dosyć, takie fajne, słuchajcie, tłuste, ale niestety z każdym kolejnym użyciem tego efektu nie było i to jest maska, która jest przeznaczona przede wszystkim do włosów farbowanych, no ale tak jak mówię, u mnie...
jakiegoś ogromnego wow nie było. Lecimy dalej. Zużyłam płyn do higieny intymnej, laktacyt. No chodź, chodź, daj. Chodź, chodź. Dziękuję. Patrzcie, jak o mnie dba. Przyniósł mi tu aperolka. Aperol. Aperolka. No, aperol. Aperol. Proszę, żeby mi w gardle nie zaschło, jak będę do was mówić. Więc wracamy do tych kosmetyków. Czyli mamy tutaj płyn do higieny intymnej, laktacyt prebiotyczny, o, zużyty. Czy fajny? Fajny. Ale teraz testuję coś innego, też z probiotykami, prebiotykami. Bardzo ciekawy produkt, o który pokażę wam niedługo, bo to jest też taka nowa marka u mnie, którą testuję już jakiś czas, więc na razie wam nie zdradzę. Lecimy dalej. Zużyłam kolejne opakowanie mojego ukochanego, ulubionego od wielu, wielu lat serum marki Estée Lauder Advanced Night Repair. To jest oczywiście ta nowa wersja w szklanej buteleczce. Jedni kochają to serum, inni go nienawidzą, bo nie widzą efektów, a ja z kolei kocham i wracam regularnie od lat. Kto mnie ogląda, ten doskonale wie, że ja uwielbiam to serum. Następnie peeling enzymatyczny do twarzy od marki Slavia. Słuchajcie, jeden z fajniejszych peelingów enzymatycznych, jaki kiedykolwiek miałam, kiedykolwiek używałam. Bardzo fajna, treściwa, gęsta konsystencja. Super substancje aktywne, jak na przykład wierzba purpurowa, niacynamid, bisabolol i wiele innych fajnych aktywnych składników. Ja chyba zrobiłam post na moim blogu na temat właśnie tego peelingu. A, zużyłam, bo już wprowadziłam kwasy do mojej pielęgnacji. Natomiast uważam, że jeżeli jesteście osobami, które nie chcą stosować kwasów w swojej pielęgnacji, ale potrzebujecie tego złuszczania, no bo jest ono nam potrzebne, to pomyślcie o enzymach. I właśnie taki enzymatyczny peeling, treściwy, fajny, taki maseczkowy, tłusty, super się go nakłada od Slavia, to będzie naprawdę bardzo dobre rozwiązanie. Przerwa? Dobry, muszę, dobry. Lecimy dalej, słuchajcie. Mam też kilka zapachów tutaj, z tego co widzę. Czekajcie, ja sobie je tutaj wyciągnę. Czy mam tam coś jeszcze? Zapachów? Chyba nie. Zużyłam takie małe opakowanie, o, teraz widzicie lepiej, zapachu od marki Sisley Huber, nie wiem jak to się tam wymawia, no w każdym razie bardzo fajny, świeży zapach. To była taka właśnie wersja podróżna, którą miałam, a mam też tą dużą wersję, więc chciałam po prostu zużyć najpierw tą. Zużyłam jeden z moich ukochanych zapachów letnich, czyli Bronze Goddess od marki Estée Lauder, ta wersja tradycyjna, oryginalna, pierwsza. Kocham ten zapach, to są dla mnie totalne wakacje, zawsze będzie mi się kojarzyć z wakacjami, z leżeniem na plaży, z opalaniem się, z ciepełkiem, z wyjazdem do Włoch. Także zużyłam i na pewno na najbliższe wakacje, czyli w przyszłym roku, kupię sobie kolejną buteleczkę. I zużyłam też zapach od marki Lancôme La Vie Belle, tę wersję taką, która pojawiła się no stosunkowo niedawno. Ja tu miałam małą pojemność, też szybko ją zużyłam, ale wiecie co? Na początku bardzo ten zapach mi się podobał. Był taki no słodki, przyjemny, taki charakterystyczny, ale z czasem niestety troszkę zaczął mi przeszkadzać. Więc raczej do tej wersji, do tego zapachu nie wrócę. I z zapachów to chyba tyle. Filtr. Proszę bardzo, filtr od marki Sisley. Filtr do twarzy SPF 50, UVA 50+, PA i 4 plusiki. Bardzo dobry skład, bardzo fajny filtr, naprawdę. Ale słuchajcie, jego cena jest zabójcza. To od razu wam mówię. Cena jest po prostu zabójcza i osobiście uważam, że jest za drogi. Nie dlatego, że nie robi nic, czy substancje aktywne, czy cokolwiek innego, bo jest świetny, jest naprawdę świetny ten filtr, ale to jest bardzo, ale to bardzo drogi produkt. Nie dla każdego. Nawet bym powiedziała, to jest coś, na co mogą się skusić w takiej cenie, na taki produkt osoby, które naprawdę mają kupę
kupę kasy. Jana raczej do niego nie wrócę. Dalej, a, żeby nie było, dostałam go w paczce PR-owej, więc nie to, że kupiłam go sama, przetestowałam, uważam, że jest świetny, ale nie w tej cenie. Olaplex, maleńki olejek, ten numer 7 do włosów, bardzo, bardzo dobry produkt. Mam już inny olejek, który stosuję teraz do włosów, ale ten uważam, że jest naprawdę świetny. Jedyny minus, który mi powiedziała, to jest opakowanie, bo nie do końca jestem, widzicie, w stanie zużyć resztki tego olejku. Musiałabym jakoś spróbować go tutaj rozkręcić, wyciągnąć ten korek, który tutaj w środku jest. I też trochę mi przeszkadzało to, że właśnie muszę tak w dłoń, wiecie, skraplać. Opakowanie jak dla mnie mogłoby tutaj być trochę lepsze, ale sam produkt świetny. Czy ja mam coś jeszcze do włosów? Mam tu trochę produktów do włosów. To czekajcie. Jeszcze tak popatrzę. Dobra. Ostatnie buteleczki z mojej kuracji z Illa Hair, czyli wcierka do włosów, którą też bardzo Wam polecam, bo ma świetny skład, fantastycznie działa. Badania kliniczne, badania aplikacyjne, badania aparaturowe, które wszystkie pokazują działanie tej wcierki. Zresztą, słuchajcie, widziałam u niektórych dziewczyn w takich publikacjach, w opiniach i chyba najbardziej, powiem Wam szczerze, z całego serca, jeśli chodzi o publikacje i reklamy dotyczące, materiały reklamowe dotyczące tego produktu, to chyba najbardziej zachwyciła mnie reklama, którą zrobiła Ania Maluje. Nie wiem, czy kojarzycie Anię. My z Anią znamy się osobiście, chociaż też już dawno się nie widziałyśmy. Ale Ania Maluje przetestowała tą kurację i to, jakie dała wyniki na jej włosach, wrzuciła zdjęcia przed i po, i to, co się po prostu u niej zadziało, to jest istne szaleństwo, to jest po prostu wow. Ale ja mówiłam Wam, że ja w ten produkt wierzę i wiem, że on jest dobry, i wiem to po swoich włosach, i wiem przy badaniach trychologicznych, że rzeczywiście włosy rosną. I wiem też od innych osób, które przetestowały, że są zachwycone i naprawdę wyrastają nowe włoski z cebulek. Naprawdę dzieje się magia, więc... A ja po prostu raz na jakiś czas, słuchajcie, regularnie do tej kuracji wracam. Bo moje włosy też oczywiście tego potrzebują, mimo tego, że rosną jak szalone. Jeśli jesteśmy przy włosach, to tak, zużyłam jeszcze szampon K18 peptydowy, który reguluje, utrzymuje pH naszej skóry. Też fantastyczny szampon, wiele razy Wam o nim mówiłam. I zużyłam szampon do włosów od Kevin Murphy. Nie wiem, czy pamiętacie, w zeszłym miesiącu pokazywałam Wam odżywkę z tej serii. No i właśnie zużyłam też szampon, już tak do końca go tam wycisnęłam z tego opakowania. Dalej, zużyłam kolejne opakowanie pianki Rituals z tej właśnie zielonej serii. Wy wiecie doskonale, chyba nie muszę się powtarzać, że ja po te pianki tę zieloną, żółtą i czerwoną wracam regularnie. Kupuję, bo uważam, że są świetne i fantastycznie się u mnie sprawdzają. Uwielbiam, po prostu uwielbiam te pianki. A skoro jesteśmy przy ciele, to widzę, że mam tutaj puste opakowanie po masełku od marki The Body Shop. Masełko o zapachu truskawek, piwoni, troszkę chyba piżma tutaj z tego, co widzę. Ale po prostu zapach wow, taki, który można by było, słuchajcie, zlizać ze skóry. Cudowny, cudowny zapach, gęste, fajne, treściwe masło, bardzo dobrze mi służyło. Teraz mam inne fajne produkty do ciała z kwasami, ale też Wam za jakiś czas o nich powiem, jak je dobrze przetestuję. No i dochodzimy do końca. Mam nadzieję, że się cieszycie, bo tych produktów jest dosyć sporo. Zużyłam Be Beauty. Tak, moi drodzy, płyn micelarny z Biedronki, tak jak widzicie, wersja do skóry suchej, ta niebieska, zużyłam do oczyszczenia okolicy oczu i bardzo dobrze się u mnie sprawdza, niedużo kosztuje, a świetnie zmywa makijaż właśnie u mnie w tej okolicy tutaj oczu. Zużyłam również maseczkę jednominutową od marki Sisley enzymatyczną, tak jak Wam powiedziałam wcześniej, zużywam enzymy, które mam, gdzieś tam jeszcze te różne takie peelingi enzymatyczne i tak dalej, bo przeszłam na kwasy. No i właśnie, bardzo ciekawa, jednominutowa maseczka,
w formie takiej proszkowej. Łączymy ją z wodą, nakładamy na naszą twarz, zostawiamy na 1 minutę, a później zmywamy. I ona też daje taki efekt właśnie usunięcia tych martwych komórek, delikatnego rozświetlenia, rozjaśnienia. Ale żeby robiła coś więcej? No nie, po prostu jest to maseczka, która bardzo fajnie usuwa zanieczyszczenia z naszej skóry, odblokowuje pory, ma fajną konsystencję, bardzo przyjemnie, tak też roślinnie, fajnie pachnie. Także tutaj mamy maskę od marki Sisley. No i słuchajcie, coś, co w ogóle jest hitem. Od razu zaznaczam, bardzo drogi produkt, bo ile dobrze pamiętam, kosztuje około 1400 zł. Ale słuchajcie, co to takiego jest? To jest serum, które zawiera egzosomy. Egzosomy, jak będziecie chcieli, to trochę wam na ich temat opowiem, ale to jest w ogóle rewolucja, jeśli chodzi o medycynę regeneracyjną. Dobrze usłyszeliście, nie medycynę estetyczną, nie kosmetykę, medycynę regeneracyjną. Produkt profesjonalny, bardzo zaawansowany technologicznie, śmierdziuch niesamowity, ale to, co się dzieje ze skórą po zastosowaniu tego produktu, to jest warte tych 1400 zł. To tak jak wam powiedziałam, że na przykład ten filtr od marki Sisley no nie jest wart 1500 zł, mimo tego, że ma bardzo dobry skład i bardzo dobre działanie, to tak uważam, że tutaj w przypadku wydanych 1400 zł, tak, tu mamy technologię zaawansowaną, najnowszą, mamy egzosomy, czyli coś, czego tak naprawdę no prawie jeszcze żadna marka nie ma, a przynajmniej jeśli ma, to nie tak zaawansowaną jak DP Dermaceutical, która no po prostu stworzyła te egzosomy, można by tak powiedzieć. Badania kliniczne, badania naukowe, wprowadzenie tych egzosomów, to jak one działają i regenerują naszą skórę. To co się dzieje ze skórą, kiedy na przykład robicie zabiegi różnego rodzaju i nałożycie sobie to serum. To jest wow, ale to jaki jest lifting po tym, to słuchajcie, aż momentami tak mnie ściągnęło, że musiałam nałożyć krem, żeby zniwelować troszkę ten efekt, ale to napięcie, to jak szybko skóra się goi. Nawet testowałam ten produkt na różne rany, tak nie powinno się robić, ale ja to zrobiłam, żeby przetestować, słuchajcie, ten efekt działania egzosomów, czyli ta medycyna regeneracyjna, i zobaczyć, czy one rzeczywiście mają taki efekt, jak pokazują badania naukowe. Zresztą byłam na konferencji odnośnie tych egzosomów i wprowadzenia tych produktów, no wow. I wiecie co? To jak się szybko skóra regenerowała, goiła i jak wyglądała, no po prostu nie da się tak opisać. To są kosmetyki nowej generacji. Coś, co naprawdę... Ale kosztują. Coś za coś, niestety. Coś za coś. I ostatni produkt na dziś, i żeby nie było torba pusta, proszę bardzo. Ostatni produkt na dziś to jest krem serii Lumifusion z witaminą C Premium od marki Yonel, który również nadaje się na dzień i na noc. A jeden z moich ulubionych kremów, bo świetna, gęsta konsystencja, genialny skład, nanotechnologia, nasza polska marka, witamina C, którą uwielbiam, genialny antyoksydant. To jak ten produkt pracuje, nadaje się zarówno na dzień i na noc, więc mamy działanie kompleksowe, po prostu cudo. Zresztą ja też już wam opowiadałam o tej serii Lumifusion. No i zobaczcie, ja po prostu z tych kosmetyków korzystam, tak? To nie jest tak, że ja wam pokazuję jakiś kosmetyk i później do niego nie wracam. Nie, jeśli coś u mnie się sprawdza i sprawdza się dobrze, to ja do tego produktu wracam. Dobra, robimy podsumowanie, żeby nie było. Kosmetyki do włosów. Raz, dwa, trzy. Trzy. Coś tu jeszcze? Cztery, pięć. 6 zużytych produktów do włosów. Produkty do ciała. Raz, dwa, czekajcie, no ten też podbijemy. 3 produkty do ciała i to jest tylko wrzesień. Teraz tak, perfumy, raz, dwa, trzy, zapachy, 3 zapachy zużyte i została nam twarz. Płyn micelarny, maseczka jednominutowa, peeling enzymatyczny, czyli mamy 3 produkty, 4 filtr, 5 jedno serum, 6 drugie serum i 7 krem.
tyle kosmetyków zużyłam we wrześniu. Co wy na to? No dobrze, moi drodzy, projekt Denka zakończony sukcesem, przynajmniej mam taką nadzieję. Teraz będę mogła powyrzucać te puste opakowania i zaczynamy projekt Denko na październik. Mam nadzieję, że jednak uda mi się zużyć jakiś kosmetyk kolorowy w tym miesiącu, czyli w październiku. Także widzicie, trochę tego było. Dajcie znać w komentarzach, jak wam idzie projekt Denko. Czy zużywacie regularnie kosmetyki, czy robicie to systematycznie. No i jak było w tym miesiącu? Czy dużo, czy mało? A ja, słuchajcie, idę teraz na balkon, dopiję sobie mojego Aperola i poczytam trochę najnowszy magazyn Elena. Nie, no muszę wam to pokazać. Właśnie przed chwilą ktoś dzwoni do drzwi, ja otwieram, a tu sąsiad, który przyniósł pachnące, świeżusieńkie, zrobione, domowe pierogi z mięsem, które zrobiła dla mnie wspaniała sąsiadka z dołu. No, no, ależ będzie pychota. A na zakończenie dzisiejszego dnia takie oto słodkości, czyli canolo sycylijskie z Mała Sycylia od Stefano Terracino. Jest melisa, są moje suple na wieczór. No, także myślę, że tym akcentem mogę się z wami pożegnać. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!